Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonu drugiego Minecrafta na modernizacji Safe Mode. W tym odcinku może pokażę wam pierwszy, jak tam nasze query się sprawuje. Dokładnie już skończyło swoje działanie. Jako, że te troszkę czasu minęło, bo budowałem coś. Patrzcie się. Tyle jest tych surowców. W dół, do samego dołu doszliśmy. Wszystko pięknie, ładnie. Query będziemy zaraz przełożyć w inne miejsce. Ale to nie dzisiaj, tak wam powiem. Dzisiaj nie będziemy query jeszcze przekładali, ponieważ mam pełny, cały ekwipunek surowców. Troszeczkę ich jest, może nie aż tak dużo, jakbym tego mógł sobie życzyć. Prawda? Bo po ułożeniu, no, co trzeba przyznać, redstone mamy dosyć dużo, żelaza też, złota, a diamentu mamy dosyć malutko, innych surowców i mamy dużo iridium ore. To jest chyba to, co najbardziej się zdziwiłem, że aż tyle tego będę miał. Myślałem, że będą o wiele mniejsze ilości. A dzięki iridium możemy wykonać sobie naprawdę bardzo dużo bardzo ciekawych i bardzo dobrych przedmiotów. Na przykład tutaj mamy, widzicie, kolejny jakiś ten. Nie wiem jeszcze, co te przedmioty wszystkie robią, ale wiem, że na pewno będę chciał sobie je wyprodukować w najbliższym może czasie. Tak o, nie wiem, ile to jeszcze daje energii, ale to wszystko będę musiał potestować, poprzerabiać i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie, między odcinkami, znaczy między tym odcinkiem poprzednim, dlatego wczoraj był odcinek z serwera World for Craft. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeśli chcecie, oczywiście będę nagrywał ich więcej. A tutaj jest dziura. Tak, poszerzyłem tutaj na cały dół. Nie wiem, czy widzieliście to wykopane, bo poprzednio. Tak, dołożyłem tutaj mnóstwo automatycznych craftingów. Tutaj zasiliłem jedną stronę już całą. Dzięki czemu już naprawdę sporą ilość przedmiotów możemy wykonywać. Na przykład możemy sobie wykonać naraz skrzynkę diamentową. Naprawdę bardzo fajna rzecz. I to jest w tej samej chwili zamawiane i do nas przychodzi. O, widzicie, wszystko poleciało, wykonuje się pięknie, ładnie i zaraz ten przedmiot będzie już wykonany. Na tej samej zasadzie będę robił wszystkie inne przedmioty. Już mamy generatora wyuczonego, ale całą resztę jeszcze trzeba zrobić. I widzicie, przyszła do nasza skrzynka. Nie wiem, czemu mi tak się to sy wkrada w taki dziwny sposób. Okej, więc to już mamy wykonane. Tutaj widzicie, wszystkie surowce już się zapełniły. A cały czas jeszcze mój piecyk pracuje. Więc z tego wynika, że po prostu będziemy musieli dać jeszcze jeden piec w bok. Też już dałem dwa maceratory. To ten chyba nie jest zasilony jeszcze przez surowcami. No, dokładnie tak. Okej, to trzeba wszystko zburzyć. To nam będzie już niepotrzebne. I wszystkie surowce będą produkowane w tamtym jednym naszym konkretnym miejscu. Czekajcie, to może pierwsze co rozwalę, żeby później nie zapomniał. Aha, oczywiście, jeśli polepszyłem ten mój kilofek, ten mój drill do Effective 5, to już nie muszę go ładować, bo i tak się ma taką samą szybkość, jakby był naładowany. Mogę to oczywiście sobie wziąć jeszcze inne rzeczy, na przykład fortunę, ale niestety nie mogę aktualnie tego sobie wykonać, z powodu tego, że mam tylko 20 level, będę musiał kilka leveli sobie nabić. Tak, o, mówiłem, że musimy zrobić sobie MMF, jako że więcej energii będzie nam potrzebnych. Recepturka jest dosyć prosta, tylko że trzymając się zasady, że wszystkie surowce, kiedy tylko chcemy, muszą być produkowane automatycznie, dlatego też postanowiłem, że teraz tej zasady nie będę łamał. Tutaj dzisiaj mamy jeszcze automatyczne craftingi, więc możemy pójść na dół, przymontować wszystko do naszego całego systemu, i to uruchomić sobie. Dobra, weźmy to. Tak, o, potrzebujemy oczywiście nauczyć... Czekajcie, nie jest tutaj, tylko w tym miejscu. Wyuczyć jeszcze tą jedną rzecz. To szybko będzie... szybko to będę wykonywał, więc nie będę tego wyłączał, prawda? 3 złota oraz trochę gumy będę potrzebował. Powiedzmy 5 gumy sobie zamówię, żeby do mnie przyszło. Na razie to tak będzie wisiało w powietrzu, a to właśnie z tego powodu, że jeszcze nie mam pomysłu, gdzie to umieścić, a to robiłem tak bardziej na szybkiego, żeby to tylko przymontować i móc sobie już wykonywać resztę przedmiotów, bo samemu mi się nie chciało latać do góry cały czas i przynosić te surowce. Dobra, mamy kabelki. Aha, tylko że teraz tak, o, muszę je zamówić do siebie, więc gdzie są te kable?
Aha, nie wyłączyłem go jeszcze. Kabelków, dobra. I teraz trzeba je do siebie zamówić, oczywiście, czyli 12 sztuk. Dobra, czyli taki jeden przylot będzie, surowce wyjdą i wszystko pięknie, ładnie. No to system trzeba jeszcze tylko zautomatyzować jakoś. Tak się zastanawiam jeszcze, jak zrobić ładowanie butelek, znaczy ładowanie wody do watermili, bo chciałem sobie to zautomatyzować. Jak na razie pomysłu zbyt dużego to ja nie posiadam. Jedynie co, są jeszcze botlery do tego. Czekajcie, chwila. Dobra, więc jak mówiłem, tylko botler jest, który może nam ładować nasze cele, kany, czy co tam będziemy chcieli, czy tam wiaderka. To na razie myślę, że może jego do tego wykorzystać. Ale to spoko, może to zrobimy jeszcze teraz, żeby nasze watermille mogły więcej prądu produkować, bo to jest bardzo ważne dla nas. Dobra, co ja miałem tutaj jeszcze? Miałem połączyć ze sobą te dwie rzeczy i dostaję pojedynczy. Na MMFI chyba potrzebuję podwójnie izolowany. Tak, podwójnie izolowany, więc zostawmy ten tak jak jest, tylko oczywiście weźmy go sobie do siebie, do ekwipunku, bo się może nam ten pojedynczy tak samo może kiedyś przydać, nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego on by mógł być. A tu mamy podwójnie izolowany. I też połączmy to wszystko razem. Teraz. Oczywiście też nauczymy go, jak się wykonuje MMFI, bo o to właśnie chodzi, żeby wszystko było w pełni automatyczne. To oraz machine bloka jednego. Niech to się wszystko pięknie, ładnie tutaj nam wykona teraz. Tak, i jeszcze coś, jeszcze machine block. O, przedmioty zleciały nam. Więc teraz możemy sobie je połączyć razem i już będziemy mieli stałą recepturkę. To się chyba nie stakuje, nie stakuje się. Więc trzeba by było jeszcze dorobić satellite pipe. Okej. Okay. Satellite pipe, jak się to wykonywało? Czekajcie, coś nie pamiętam w ogóle, jak to było. Gdzie to jest? Jest satellite pipe. Aha, dobra. Czyli basic. Czekajcie, może pójdę po prostu na górę. Wiecie co, ja to wykonam i zaraz będę. Dobra, satellite pipe jest już przygotowany. Zamontujmy go tutaj do chesta. W ten sposób. I ustawmy mu jedynkę. Teraz postawmy tutaj normalnego creative. I teraz jak widzicie, jest zaznaczone, że tego surowca nie wyprodukujemy w ten sposób. Trzeba go przerzucić do satelita. Bardzo fajna rzecz. Naprawdę kiedyś były lekkie problemy. Teraz już tego nie ma. Więc możemy sobie teraz spokojnie, bez żadnych problemów wykonać nasze MMFI. Tylko jak je oczywiście zlokalizuję. Jest MMFI. Jedno. Czekajcie, czemu ja nie widzę tych napisów? Aha, mam to schowane. Będę komunikację będę dostawał, że ktoś się zalogował na Ilca z DNS-a. To mam oczywiście usunąć. To jest ma moc Solitary. Albo Socjali. Chyba Socjali to się mówi poprawnie. Ale to spoko. To później go usuniemy. Tak jak widzicie, wszystko pięknie, ładnie tutaj chodzi nam. Bez większych problemów. Surowce się odkładają z powrotem. A nasze MMFI coś się jeszcze nie wyprodukowało, wam powiem. Ciekawe dlaczego. To nie musi mieć podniesienia do góry. Aha. Dlaczego to się nie zrobiło? Aha, jeszcze coś się... Nie. Tu się scaffoldy produkują. Czekajcie, jest jedynka. To wszystko jest ustawione. Czekajcie, włączyło się, że się będzie produkowało? Success. Energy Crystal. To co? Nie wiem, czy zamówiłem wreszcie MFI, czy nie. Czekajcie, zamówię jeszcze... Aha, missing. Czyli nie ma Energy Crystal. Tu jest Energy Crystal. Crystal. Czy jakoś tak? Więc teoretycznie powinien wiedzieć, jak się je produkuje. Dlaczego on tak tego nie wziął? Ha.
No i teraz zagadka taka dla mnie, chyba coś mi się tak wydaje. Czekajcie, chyba że coś zmienili. Nie, one nie muszą być naładowane. Więc na pewno nie jest z tego powodu. Dobra, energy kryształy są. To. Wszystko można wyprodukować, więc dlaczego mu to nie pasuje? Ha. Powiem wam, że nie wiem, dlaczego to nie chodzi. Missy. You miss. Ha. Zamówiłem 4, więc są surowce na nie. I kryształki też są. Czekajcie, spróbujmy. Wrzućmy je na górę. Czekajcie, zobaczcie, tylko satelitę dobrze ustawiłem. Satelit 1, więc to jest dobrze ustawione. Chodźmy teraz na górę z tym wszystkim, zobaczymy, jak to wrzucę do skrzynki, czy to mi da rezultat poprawny. O, może jakiś jest błąd, dziwny, nie wiem, dlaczego tak może być. Mam tu może providera. Provider mi się teraz przydał. Nie mam providera. Dobra. Nieważne. W takim razie tutaj weźmy sobie te surowce i wrzućmy tutaj kryształy. A tam to będziemy nosili na razie ze sobą. I zobaczmy teraz w takim razie, czy mogę zamówić. Nie. Pisze, że mi brakuje. No dobra, wiecie co? Jeżeli będziemy tutaj przedłużali, ja po prostu sobie zamówię surowce, z których to się wykonuje. No widzicie co przecież. Ach, no i po prostu sobie wykonamy to. Sami, ręcznie. Innego wyjścia już nie będzie. No dawajcie, dawajcie szybko. Jeszcze złoto, tak, dokładnie. A nawet już kabelki. Ja to sobie zaraz wykonam sam, samodzielnie, bez pomocy tego systemu, a później między odcinkami po prostu spróbuję zobaczyć, dlaczego to się nie chciało wykonać. Bo jak widzicie, MMFI się wykonało. Jeszcze tego wszystkiego potrzebuję zmniejszenie napięcia. Drewno, kobel, dobra, czyli tak o. 4 drewna. Okej. 3. Kobla, znaczy kopra oraz 2 kable zwykłe, miedziane. Okej. Okay. Niech tutaj na wszystko przyjdzie. Ostatnia recepturka, to się dzisiaj nauczymy. Też przydałoby się jeszcze nauczyć produkcji tego, jak to ma. Kurde, wleciało mi coś z głowy to. Kabli przydałoby się nauczyć, tych światłowodowych. Też byłaby to dosyć ciekawa recepturka, która by nam się przydała. Jeden taki. No i teraz przyjdzie nam i podmontujemy nasze MMFI już. Nie wiem, czy w jakim miejscu. Chyba tam, gdzie aktualnie są te wszystkie inne urządzenia. Tamto MMFI zamontujemy. O, chyba, że już na dole. Tutaj się skupimy. Będzie MMFI. Tam na górze będzie tamten. Chyba tak. Czyli tak o. W tym miejscu montujemy MMFI. Tu ma wyjście, jak widzicie. Teraz należy podpiąć wyjście prądowe. Mam klucz. Czekajcie, zamontuję tutaj na jedno pole dalej. Czyli w tym miejscu będzie MMFI. W tym miejscu będzie transformator zmniejszający napięcie. Te trzy kółeczka muszą być w kierunku MMFI zawsze. To pamiętajcie. A za nim będzie system ładowania jego. Jak teraz pamięcicie, to wykonam. Skupię się jednak na watermillach. Wiem, że to nie będzie takie proste do wykonania, bo watermille, jak wiecie przecież,
potrzebują wody, żeby im dostarczyć. Ale według mnie to będzie najlepszy system, po prostu najtańszy, tak powiem, po prostu najtańszy system to będzie, a na tym mi zależy. System powinien być zawsze dobry i jak najtańszy w wykonaniu eksploatacji i żeby zawsze dawał stałą ilość prądu. Dobra, ja tu może przygotuję ten cały teren, przygotuję wszystkie maszyny, które będą nam potrzebne do budowy tego systemu i zaraz się po prostu spotkamy. To do zobaczenia za chwilkę. Dobra, tu sobie te troszkę przygotowałem. Teraz zobaczcie, to jest po prostu całkowita wygoda. Zamawiamy sobie dwie pompy. O, teraz mnie zaskoczyło, to jedną pompę zamawiamy w takim razie tylko. To transportów wszystko oczywiście. Mogę sobie silniki zamówić, pochodnie pod silniki sobie zamawiam. W dosłownie wszystko, co to tylko chcę, jest tutaj już stworzone do wytworzenia. Tak samo watermille, dyszkę sobie zamawiam bez problemu żadnego. Oczywiście brakuje mi jeszcze układów logistycznych, czyli tych wszystkich modułów, no ale ja nie będę musiał tutaj mieć co się wytworzyć. Pan Enderman tutaj przyszedł mi pomóc, załóżmy, że pomóc. Niestety nie mam żadnej broni, żeby go zabić, bo ta broń jest dosyć słaba. Mam niby tą, z żelaza. Więc mógłbym spróbować go pokonać. Ale na razie zobaczymy, czy mam gdzieś tutaj jeszcze szkło przepalane. Nie mam niestety. Więc kraina surowców tutaj. Tu mam lawę. Nie mam żadnej krainy z stricte związanej z piaskiem. Tu mam troszkę piasku, ale to jest prawie, że nic. Tym bardziej, że często się tutaj będzie lała ta woda do środka. No ale dobra, trzeba to też wykorzystać. No wskakuj do środka, chłopie, ty jeden. Hopie, kurde. Dobra. No to wrzućmy oczywiście do przepalania. Do tych. Piec, jako że z nich pójdzie prosto razu do naszej skrzynki. Czy będę mógł je później wykorzystać. Okej, pompa się już pewnie stworzyła. Silniki również. Tak, wszystko już jest pięknie, ładnie. W tym miejscu będą stały moje pompy do wypompowywania wody. Będzie to stricte połączone z tą stroną, czy z tą? Może z tą stroną. Tutaj będzie stał bottler. Ale bottlera chyba nie nauczyłem, chyba zapomniałem o nim całkowicie. Czekajcie, zaraz zobaczę. Co mam pod bottlera przygotowane? Nic. Czekajcie, potrzebuję 8 brązu, żeby go wykonać. Pewnie zastanawiacie, po co uczę bottlera? Przecież to nie jest taki przedmiot, który będę tworzył, nie wiadomo ile razy to się tworzy, raz, góra, dwa razy, się tego później już nie używa. Ale ja po prostu chcę mieć wszystko, dokładnie wszystko, co tylko się da, zautomatyzowane. Więc jeśli będę potrzebował jeszcze bottlera jeszcze raz kiedyś wykonać, to żebym nie musiał się zastanawiać, kurczę, jak ta recepturka była, czy to tak się wykonywało, czy w ten sposób, patrzeć się na recepty, tylko po prostu, żeby to przyspieszyć wam również, naciskam po prostu przycisk i wszystkie surowce, co tylko potrzebuję, każdy przedmiot jest od razu mi wykonywany. Może to jest bez sensu, ale ja po prostu tak zakładam, że tak od tej pory ta seria będzie wyglądała, czyli wszystko, co się da, trzeba wyuczyć. To będzie pełny automatyzm odnośnie tworzenia czegokolwiek. Dobra, jeszcze raz. Szkło. Mówiłem, szkła nie mam, no ale dobra. Trzeba sobie jakoś radzić. Do szkła potrzebowaliśmy 4 kany. Oraz 1 strudy machine. Więc też to zamówmy wszystko. Szkło już przyszło, bo to nie było do tworzenia, więc bezproblemowo się tutaj pokazało nam. Oraz teraz już leci nasz strudy machine. Okej. Okay. Teraz możemy to wszystko tutaj zamontować. Powiedzmy, w tym miejscu będziemy wytwarzali nasz bottler. W ten sposób to chyba było? Na odwrót. Czyli jak zawsze u mnie wszystko pomylone. Okej, okay, bottler już jest. Teraz go zamówmy. I zabierzemy się za tutaj dalszą budowę. Czyli tak, o, dwie pompy, jak mówiłem. Pompy potrzebują, jedna pompa potrzebuje miejsca 3 na 3. W takim razie zrobię
dwie pompy wolno stojące, czyli w tym miejscu, tutaj będą miały one swoje zbiorniki, dokładnie w tym miejscu tutaj, co teraz jest wybudowane. Tutaj u góry będzie pompa, ale żeby nic tam się nie zrespiło, to oczywiście damy tutaj samo jeszcze oświetlenie. Teraz czekajcie, czy za tą ścianą jak dam dwa razy, nie wyjdę nigdzie, więc okej. Okay. Jak widzicie, mój drill bardzo fajnie się spisuje, bez większego problemu wszystko rozwala, chociaż że nie jest naładowane, tak jak mówiłem. Nie potrzebuje on naładowania, pisaliście mi o tym, a ja do tego doszedłem w międzyczasie, więc dzięki wam, ale udało mi się jakoś samemu też do tego dojść. Dobra, teraz przydałoby mi się... Wiaderka. Wiaderek nie mam nauczony, tak zastanawiam. Wydaje mi się, że powinienem mieć duże nadmiary żelaza. Jako, że żelazo występuje o wiele częściej niż tin aktualnie, więc wiaderka będę wykonywał z żelaza. Wiem, że wy pewnie na swoich światach wszystkie wiaderka, co posiadacie, wykonujecie za pomocą tinu, bo tinu przeważnie jest więcej. Ale akurat wykorzystując ten nowy świat z Myscraftu, to o wiele więcej będziemy mieli teraz żelaza. Kurczę, ten Enderman tam mi się kręci cały czas. Mam wrażenie, że zaraz mnie będzie chciał zaatakować. Może go wyprzećmy. Dobra. Stoimy w miejscu, walimy po nogach i jest prawie 100% szansa na jego zabicie. Bardzo fajny sposób. Naprawdę polecam to wszystkim. Okej, okay, woda. A, to ja powiedzieć co, pójdę po nią i zaraz się spotkamy. Nie będę was męczył moją podróżą. Gdzieś tutaj jest jaskinia, może za tą ścianą idealnie. To jest strasznie dużo tutaj potworków. Dobra, to ja zaraz wracam. Dobra, pompa już jest podpięta, tak jak powinna być. Teraz tylko ich zasilanie, tych pomp. W ten sposób wykonane, żeby tutaj żadne dodatkowe kable nam nie sterczały nigdzie. Teraz potrzebujemy rury. I właśnie tutaj się pokaże problem z brakiem kaktusów. Tak, o, rur tych nie mam wyuczonych jeszcze. Więc zamówmy sobie wszystkie rzeczy. I nauczymy się jeszcze tych rur. To widzę, że będę potrzebował jeszcze wybrać je jednak kurde, zleciało mi słowo. Po piasek oczywiście, tak. Po piasek będę musiał się jeszcze wybrać. No ale spoko, zaraz to zrobimy w takim razie. Dobra. To jest też wyuczone. Znowu się pojawi takie pytanie. Czy rury? Rury będziesz jeszcze wytwarzał? Tak. Wszystko, powiedziałem. Jak wszystko, to wszystko. Bez wyjątków. Tak wam powiem. Bez wyjątków. Każdy surowiec musi być wytworzony. Okej, wiecie co? To ja się teraz wybiorę na pustynię. To jest taki specjalny świat. I pójdę tam po prostu zdobyć jak najwięcej piasku. To po pierwsze. Zdobyć dużo kaktusów, bo to też mi się przyda. No i dopiero wtedy do was wrócę. Co to jest za świat ten, a propos? O, pustynie, czekajcie. Tylko teraz pojawi się pytanie, czy ja tam sobie postawiłem gate'a powrotnego? Nie pamiętam. Dlatego wolę się zabezpieczyć. Czyli czekajcie, wykonam sobie książkę i może pójdę tam z wami na razie, a później po prostu najwyżej wrócę. Znaczy ja później po prostu będę zbierał już w pojedynkę tam. Dobra, linki bugrańczyku jest stworzony. Chodźmy na pustynię. Dobra, powrotny jest. Widzę, że kaktusów tutaj jest od cholerki. No przecież tutaj wydobywałem piasek, zapomniałem co powiedzieć. Chociaż nawet nie wiem, czy go nie mam w plecaku. Nie mam akurat. Dobra, ja tu pozbieram mnóstwo kaktusów, jak najwięcej się da. Ropa przydałaby mi się na moim świecie. Szkoda, że jeszcze nie ma rur teleportacyjnych w DNS-ie. Chociaż jeszcze jest dużo błędów z tego, co widzę. Dlatego mam nadzieję, że szybko to oni naprawią. Szybko wyjdą najnowsze patche, najnowsze wersje wszystkich modyfikacji naszych kochanych i że wreszcie Red Power się pokaże pod 1.4.2, bo też by mi się on bardzo przydał, Red Power, chociaż oraz zaawansowane rury i mechanizmy z Buildcrafta oraz oczywiście, żeby Advance Engine'y, czy tam wszystkie te maszyny z Industriala nie crashowały gry, bo aktualnie tak się właśnie dzieje. Dobra. To ja pozbieram tutaj jak najwięcej się da. Teraz pójdę tylko poprzetwarzać sobie kaktusy i się spotkamy, jak już zdobędę rury i wszystkie potrzebne
mi surowce. Tu sobie zrobię taką malutką farmę. Może tutaj postawię jeszcze mechanizm do zbierania. Nie byłoby takie głupie, wam powiem. Jestem na osobnym świecie, więc by mi nie przeszkadzało to nic a nic w mojej rozgrywce. I chyba tak zrobię. Tylko małą faremkę, ale to może później, może poza odcinkiem jeszcze zobaczę. Jak na razie większego pomysłu na ten temat ja nie mam. Dopiero to co na ten pomysł wpadłem teraz. To do zobaczenia za chwilkę z powrotem i będziemy kończyli już nasz system ładowania wody oraz naszą elektrownię wodną z wykorzystaniem rur logistycznych tym razem. To do zobaczenia już za chwilkę. Dobra, moi drodzy, przygotowałem, to jest dosyć sporo rzeczy, czy nie? Zrobiłem już ładowanie naszego bottlera. Z tyłu mamy engine pitowy. Oczywiście go będziemy uruchamiali cały czas. Z dołu jest dostarczane 4 pitu. Oczywiście może być w partiach. Na dole mamy crafting table, znaczy crafting pipe, który przyjmuje kany, a oddaje water can. Jak tutaj będzie kan, on sam go załaduje i prześle dalej. Możemy to przetestować. Tutaj zamówiłem sobie już suplojery, ale zamówmy sobie, powiedzmy, na początek dobry 10 kanów. I zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało to ich ładowanie. Kany tutaj wchodzą po kolei, są ładowane i wysyłane z powrotem. Czyli jak widzicie, sam proces ładowania nie jest aż taki skomplikowany, dosyć szybko on tutaj nam wychodzi, bo to nie jest tak szybko, jakbyśmy chcieli, tak naprawdę. No ale niestety nic tu nie poradzimy. Póki co tylko 10 water mili będziemy obsługiwali, ale w późniejszym czasie oczywiście możemy to zwiększyć, tą całą ilość. Na górze jednak zrobię jeszcze jedną taką linię, na której, czekajcie, tutaj z góry będzie szła rurka, tutaj, żeby dostarczać tą energię. Tutaj z góry będą szły do prowadzenia, a tutaj z góry zrobię wyjście na rurkę zewnętrzną. Dobra, więc wszystko już jest. Tutaj ustawiam wszędzie rury supplier pipe, których ustawiam, że w każdej z nich ma być jedna zapasowa, bo tak to trzeba powiedzieć. Jeden zapasowy kan ma być w każdym z tych. Aha, to powolutku będzie nam tutaj szło. Dobra. Czyli w każdym z tych ma być jeden kan na zapas. I tak oczywiście ustawiamy na wszystkich tych naszych rurkach. Później oczywiście będziemy mogli zwiększyć ilość tych wszystkich naszych water mili, przez co nasza cała fabryka będzie bardziej wydajna, a silniki w botlerze będziemy mogli po prostu zwiększyć na jakieś bardziej wydajne, bo te mogą faktycznie nam się nie wyrobić. To jest taka propozycja budowy takiej elektrowni, gdy nie mamy niestety do dyspozycji, tak jak przeważnie się to buduje, Red Power. Dobra, więc tak to będzie tutaj wyglądało. Ja tu potrzebuję oczywiście jeden pasek przejścia, także może tu jeszcze zrobię obniżenie, bo jednak to jest troszkę za wysoko, bo teraz z dołu potrzebuję kable, żeby odprowadzić prąd. Okej, w takim razie teraz podłączmy to wszystko do układu. Tutaj z góry mam na szczęście układ, więc musimy daleko szukać. Podepnijmy oczywiście rurą zwykłą, kamienną. Czekajcie, jeszcze jeden bok może mogę dać. Czekajcie, tutaj. Czyli mogę teoretycznie tędy już przeprowadzić kabel. Okej. Znaczy nie kabel, tylko rurki. Okej, tutaj i tutaj ostatnie. Czyli jest zasilone. Więc teoretycznie powinno lecieć teraz zamawianie kanów. Jak widzicie, kany już lecą, żeby wejść do naszych water mili. Ja tu oczywiście im pomogę troszeczkę. Czyli wszystkie na raz zasilę, żeby już one coś mogły produkować. I teraz zajmiemy się doprowadzeniem prądu naszych water mili. Tutaj oczywiście już nasuwa się problem, bo nie mam chyba aż tak dużo zrobionych rur światłowodowych. Aj, na górę to wskakuje. No i będzie problem, czekajcie, na górę to skakuje, ale tutaj nie możemy tego położyć. Faktycznie, muszę to odwrócić, czyli podłączenie od dołu musi do nich iść, czyli od góry prąd. Czyli inaczej mówiąc, tutaj muszą iść nasze z góry rury.
Dobra, dobra, już wiem o co kaman. Więc spokojnie damy sobie radę. Chyba, że jakaś jest możliwość, żeby coś przyblokować na górnym slocie. Czyli co tam w ogóle może wejść, szczerze mówiąc? Chyba coś do ładowania, czyli bateria. Czyli na górze bym mógł baterię położyć i wtedy to mi zablokuje na stałe górny slot. I wszystko wtedy powinno tutaj ładnie nam działać. Więc spróbujmy. Górny slot jest załadowany baterią. To się teraz będzie ładowała. Nie, to nie ma sensu. Dobra, ja to obrócę wszystko i przygotuję sobie rurki już, które będą nam potrzebne i zaraz się spotkamy z powrotem w takim razie. Czy chodzi się kable światłowodowe, dobra. To ja zaraz będę z tymi wszystkimi przedmiotami, które nam się teraz przydadzą do wykończenia już tego całego mechanizmu. To zaraz wracam. Dobra, wszystko już podpiłem, widzicie, doprowadzenie jest od dołu tym razem. Czyli to możemy wszystko zakryć. To oczywiście potrzebuje normalną skalę przytopioną, a to później sobie w nią się zaopatrzę. Aj. Co tutaj się stało? Tutaj są tkany. Hop. Chcę wejść do środka. Gdzie one wylatują? To jest output ich. A ja wiem, one nie mają gdzie iść i one cały czas będą nam wylatywały. Więc rzućmy je tutaj, do środka. Później jak oczywiście tutaj zwiększę ilość, znaczy zwiększę te domyślne wyjście, to wszystko będzie nam dobrze, ładnie się tutaj przemieszczało, więc takich problemów tutaj nie będzie. Ale na razie niestety nie mamy takiej możliwości, żeby to w inny sposób rozwiązać. Więc musimy się liczyć z tym, że to będzie nam tak latało, nie wiadomo w jakim kierunku. Aha, tutaj też te łatery. Bo nie miało gdzie się przedostać. Czyli nie ma domyślnego miejsca na surowce, bo tamto na górze, jak sami widzieliście chyba, jest zapełnione już w pełni. Dobra. Widzicie, że prawie wszystkie są załadowane do pełna. Tylko to zostaje nam już tylko chyba uruchomić ten cały mechanizm. Czyli jak widzicie, energii produkujemy, powiem wam, że bardzo dużo. To nam spokojnie wystarczy, bo to jest ile? 20 EU na tik. Na tik, czyli 18 tików jest na sekundę. 18, 16, 15, jakoś coś w tych okolicach. Więc ta energia, co tutaj będziemy produkowali, powinna nam na dłuższy czas wystarczyć. Później oczywiście w tych miejscach wybudujemy kolejne, czyli ja to chyba zrobię poza odcinkiem, tutaj budujemy identyczną farmę, jak tutaj ta powstała. Czyli to jest na dwa podniesienie, prawda? Raz, dwa, tak. I chyba jeszcze jeden poziom wyżej. Słuchajcie, na tym poziomie są te mile. Nie, to jest na tym poziomie. A to wiecie co? Może przygotujmy ją również. To nie jest dużo czasu. Nam to nie zajmie. Dzięki naszemu temu całemu systemowi. Bo tylko popatrzcie. Dajemy, że 10 watermili chcemy. Ustawiamy, że chcemy 10 suployerów. I to jest wszystko. Dlatego taki system automatyzacji, jak tutaj widzicie aktualnie, to się dzieje na waszych oczach. To jest po prostu podstawa, na której chcę oprzeć się to całą serię tym bardziej. Bo po co mamy marnować czas wasz, swój, na wykonywanie tego ręcznie, jak mogę to tylko zamówić i to wszystko nam tutaj zleci na dół. I jak widzicie, wszystkie przedmioty już de facto prawie są. Jeszcze tylko suployerów nam brakuje, ale to tylko dlatego, że nie było basiców. To tych suployerów nie mieliśmy od ręki de facto. Okej, okay, popatrzcie. Czyli wielka faremka energii jest już de facto ukończona. Teraz zostaje nam już tylko i wyłącznie to podpiąć wszystko oraz nauczyć, że tam mają iść nasze cele. Tylko teraz tak, o, tutaj będzie musiał być basic, a zwykła rura w tym miejscu. Bo oczywiście jest to skrzyżowanie, więc takie coś musi być. To zresztą wiecie już po tych moich wszystkich odcinkach. Okej. Okay. To uznajmy, że to jest już zakończone. Zamknijmy to. Tylko jak się doprowadzę jeszcze tą jedną butelkę, czy ja może spróbuję jakoś stąd ją wytargać de facto. I na pewno muszę zwiększyć moc tutaj na tych silnikach przyrobowych. Bo jak sami widzicie, one się nie wyrabiają. Tam powinny być chyba silnik może elektryczny teraz zamontujony. Jest troszeczkę szybszy od tego. I na pewno będzie bardziej wydajny. Tym bardziej, że on produkuje tutaj
tą całą energię, więc ten silnik, który będzie tam ładował tą wodę, musi być bardzo dobry, bo zasilenie już 20 watermili celami to już nie będzie takie hop-siup, jak to się mówi. To już troszkę będzie od niego wymagało. Oczywiście tak się pewnie zastanawiacie, po co marnuje tyle celi. Ale wydaje mi się, że powinien sobie spokojnie z tym poradzić. Cele to nie jest aż taki drogi materiał, a dzięki temu, że ja je wykorzystuję, a nie coś innego, będę miał co robić z tinem, który będę zaraz produkował za pomocą moich wszystkich, które posiadam, query. Oczywiście je chcę jak najbardziej wykorzystać do tej całej produkcji. Deszcz celi na mnie zleciał. Albo kanów. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? Może tak jak powiedziałem, silnik. Tutaj mamy silniki elektryczne. Jeden mi wystarczy. Szczerze mówiąc, zastanawiam, teraz czekajcie chwilkę. Tutaj, tam bym go zamontował z tej strony. Ten by chodził, oprócz tego by chodził jeszcze jeden silnik w tym miejscu. Czyli tutaj bym zrobił taką przebieżkę malutką na mój kabel. Tu teraz zamontuję. Dobra, doprowadźmy ten kabel. Tamto miejsce, zaraz podepniemy tylko silnik i na tym już skończymy ten odcinek. Silnik nam się wyprodukował, oczywiście wszystko automatycznie, czyli nie musieliśmy marnować czasu na jego produkcję. Podepnijmy go w tym miejscu i teraz potrzebujemy jeszcze stworzyć tylko wajchę, żeby go uruchomić. I od razu cała produkcja wody będzie o wiele szybsza, bo będzie teraz tworzona za pomocą dwóch silników. Ten wytwarza jeden megajoule na tick, bo to jest bilkaftowa energia, a ten chyba wytwarza około 2 albo 3 energii. Czyli jak widzicie, szybkość produkcji nam znacząco wzrosła. I teraz leci kolejny. I jak tutaj idzie? Wzrost energii. Tutaj dosyć fajny, tylko że nie mamy możliwości podglądu jeszcze. Ale to spokojnie, później zrobię odpowiednią maszynkę pod to. To dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, jak Wam się filmik podobał. Dodawajcie do ulubionych i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku sezonu drugiego Minecrafta na modach. Pa wszystkim. Pa. Ciao.